Siemanko, witam Was z powrotem na moim kanale. Słuchajcie, na ten moment na około 2, 3, góra 4 odcinki odejdziemy od tematów motoryzacyjnych, jakie były u mnie zazwyczaj na kanale i od czego w sumie zacząłem i od czego w sumie jest tu taki główny, nazwę, że tak powiem, content. Mianowicie chciałbym Wam pokazać prawie 1,5 roku mojego życia, moich prac, ponieważ podjąłem się bardzo ciekawego, myślę, że niezbyt typowego przedsięwzięcia budowlanego. Z tym, że tu jest mały problem polegający na tym, że ja w ogóle nie mam żadnego doświadczenia budowlanego. Ja w życiu ścian nie malowałem w domu, a co dopiero robić to, co zrobiłem. Słuchajcie, może to zabrzmi śmiesznie, ale zrobiliśmy wraz z moją małżonką, ogólnie z pomocą znajomych, rodziny, którym wszystkim dziękuję od razu za pomoc. Coś takiego. Co to jest? Słuchajcie, to był garaż na samochody, ale nie taki zwykły garaż, że auto jakiś blaszak, tylko to normalnie było wykonane obok praktycznie domu z tych samych materiałów i w tej samej technologii budowanej, co chałupa obok. Pomysł zbudowania, przerobienia, po prostu zaadaptowania tego garażu na mieszkanie wyszedł całkowicie przypadkowo i tak zostało po prostu powiedziane dla jajec, bo byłem z moją małżonką na etapie po prostu wyboru, czy kupić mieszkanie, czy zacząć budować dom, bo mamy działeczkę i w sumie byliśmy takim dość sporym. No nie wiedzieliśmy, co robić po prostu, co robi najmądrzej, a że czasy są, jakie są, z kredytami różnie jest. Pomysł podczas rozmowy kiedyś obydwu padł. Pomysł. Zarzucono, że może byśmy sobie przerobili ten oto garaż. Ja mówię, no jak? Jak garaż na dom? Ale tak zacząłem się tu łazić koło tego, jak tu będę praktycznie codziennie. Wziąłem dokumenty, wziąłem sobie plan, wziąłem sobie rysunki techniczne, no i patrzę. Budynek postawiony na płycie betonowej, odwodnienie, mury 24 cm z gazobetonu, dachówka ceramiczna, wiąźba drewniana dachowa, ocieplenie wełno 20 cm, podbite płytą OSB. Mówię, kurde, może coś z tego, może to wcale nie jest takie głupie. Zaczęliśmy sobie troszeczkę bardziej analizować, czy to jest możliwe, ile tu pieniędzy trzeba będzie w to włożyć, ale z góry było pomyślane, że żeby to miało sens finansowy, nie będziemy brali żadnych majstrów, nie licząc na takich grubych robót typu zrobienie do porządku ogrzewania podłogowego, instalacji hydraulicznej i elektrycznej, bo tu jednak to są rzeczy, które są pod ścianami, pod murem, pod betonem i tego nie warto tu przyoszczędzić. Oczywiście elektryka akurat tam po rodzice została zrobiona, natomiast to są dwie rzeczy, jakie zostały tu zrobione przez fachowców, czyli podłogówka i rzecz numer dwa, wylewka, bo uwierzcie mi, dałem za tą wylewkę naprawdę śmieszną kwotę, z dwójką z przodu, 5 dni roboty mieszania tego, wylewania jest tego nie warte. Więc to są dwie główne rzeczy, do których przyszli majstry, reszta tymi oto gołymi ręcyma, z pomocą, jak wspomniałem, rodziny i znajomych. Słuchajcie, od razu chciałem Wam powiedzieć, to nie jest poradnik. To nie jest poradnik, co jak budować, co jak ten, ja się kompletnie nie znam na budowlance. Tu może być kilka błędów budowlanych, nie jakichś oczywiście tragicznych, ale takich, że się po prostu nie znałem. YouTube, poradniki, murator jakiejś tam wersji internetowej i tak dalej, i to zostało. Ten naprawdę został mi miesiąc do przeprowadzki niecały, bo tu zostało tylko pomalować ścianę w tym momencie, co widzicie, i można kłaść panele, składać kuchnię i możemy się wprowadzać. Grzeje, prąd jest, zaraz będzie ogrzewanie uruchomione. Wczoraj był 1 stycznia, była impreza na 15 osób, sorry, 14. Naprawdę było wspaniale. No i co? Słuchajcie, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. To będą 3 albo 4 filmy, bo ja to zacząłem nagrywać. W ogóle to będzie takie trochę rwane, bo nie wiedziałem, czy chcę to nagrywać. Nie wiedziałem, czy po prostu, no bo to nie jest zupełnie mój temat w ogóle. Budowlanka, ja w tym nie siedzę, więc uznałem, że no może coś nagram, może nie nagram, może coś złożę i tak trochę to z dupy wszystko było nagrywane. Parę etapów prac zostało w ogóle zabić pominiętych, nagrywane. Zatem co, przejdźmy może do głównego tak jakby materiału. Na początek pokażę Wam, jak
tutaj na początku wszystko wyglądało, taki mały tour, a potem już będziemy powoli z pracami lecieli. Powiem tylko tyle, że tu była potężna 5-metrowa brama garażowa, która się otwierała tak. Lecimy! No i pierwszy błąd popełniony, skułem za dużo podmurek, bo nie powinienem skuwać tej wylewki, tak się dowiedziałem. Teoretycznie można by, ale praktycznie lepiej nie, żeby tam nie naruszyć tego fundamentu. Zdokułem się do tych pręcików, więc trzeba będzie fachowo to zalać teraz. Szolunek sobie zrobiłem, żeby tam nie uciekało. Swoją drogą, chyba pierwszy raz używam tego słowa, szolunek. Czy szalunek? O, szalunek chyba się nazywa. Ja zrobiłem sobie fachowej tutaj. Zaprawy murarskie, zalejemy to. Parkside daje radę. No i co? Jest fachura? Jest fachura. Elegancko się zalało. Tak, żeby nie zamarzło w nocy, bo mamy teraz 5 stopni. Ale powinno być ok. Panie, w kosmos nie leci. No i dysperbitę wymalowałem już, bo nie mam za bardzo czasu. Inaczej, w sensie dzisiaj chciałem położyć pierwszą warstwę, żeby za 2 dni położyć kolejną warstwę, żeby za 4 dni przyjść móc normalnie murować. No ale jak widać, no niestety dzisiejszy przypadek za dużej ilości skucia po prostu troszkę nie zatrzymał, więc dookoła wycieprałem. Oczywiście wszystko odkurzyłem, przedmuchałem. Ja będę musiał tylko za 2 dni podjechać te placki tutaj, te jakieś zaprawy zamalować i drugą warstwę położyć na to, co tutaj jest. Więc no jakoś robota leci. Ale dzisiaj już koniec. Malujemy elegancko, beton wysechł, to co wylewałem, fachowo jest, twardy, jak beton, więc teraz tu zapaćkujemy, tu druga warstwa leci, tu teraz pierwsza, potem jeszcze raz zrobię tu drugą w tym miejscu, prawda, niestety mamy -1 i się nie powinno tego w mrozie malować, no ale co mam kurwa zrobić, czekam na wiosnę, więc no, tak to teraz wygląda, jest fachowo. No i pociąłem sobie papę na kawałeczki, bo miałem taką rolkę, co dach robiłem w garażu. Tam, gdzie wszystkie furki robiłem. Koleś zela i resztę, tam był daszek robiony, został mi skrawek, więc się idealnie nadał. Tu ten bok będę musiał dosztukować z takiego paska, co mi został. Natomiast resztę elegancko palnik mam, zmontowałem sobie. Nigdy tego nie robiłem, ale to nie jest nic trudnego, generalnie takie na palenie palniczki i kładzenie papy. Bo tam akurat na garaż nam majster robił. A teraz muszę sam być sobie majstrem. No i zrobione. Fajnie się to położyło, godzinka roboty. Przyjemna generalnie fuszka. No ja mam to trochę pocięte na kawałki, bo mi zjechało parę razy na bok, ale tam nic się z tym nie dzieje, tam żadnych mostków termicznych nie będzie. Tu podocinamy troszeczkę jeszcze, popaliłem końcóweczki, teraz tu jeszcze, żeby się dobrze dolgnęło i jest fachowo. No i Golfik 4 kombi, bardzo dobrym samochodem transportowym, że tak powiem. 15 bloczków na strzał, nawet nie siedzi. Tu już przywiozłem jedna paleta taka była tego. O. Zamiast zaprawy, elegancko piana. I tak to można murować po czystemu. Bez kurde żadnej zaprawy. Bez robienia syfu. No trochę mi ten, muszę wyregulować ten pistolecik. No i wygląda to tak, dzięki temu, że styczeń jest dosyć ciepły, najcieplejszy w ostatnich czasach. Mogę sobie dalej murować. Zakończyłem dzisiaj praktycznie robotę. Zostały mi tam 2 u góry. Tak to wygląda. Poszło mi na to
prawie jedna paleta właśnie, została mi jeden rządek tych pustaków, przepraszam, bloczków betonowych. O, sierściu chcę wejść do domu, muszę go wpuścić. Zakotwiłem sobie, tutaj jest jeden, tam jest drugi już zamurowany. Co tam tak miałcie? Zakotwiłem sobie to wszystko tutaj ładnie na dwa pręty. W zasadzie, że niby nie trzeba było, ale uznałem, że dobrze będzie. Wywierciłem, pręt sięga potąd. Jest generalnie ok. Więc dzisiaj kończę murować. Tak jak wcześniej wspomniałem, tu mi uciekł niestety poziom na jednym pustaczku, bo zszedł na dół tutaj, jak widać. Myślałem, żeby go wykuć, ale i tak mam bardzo dużą jeszcze tutaj tolerancję do okna, bo mam okno na 1,50 m, a tu mam 1,60 m zrobione, więc wykułem sobie tutaj. O, jak widać, jak tu uciekło. Tylko ten jeden pustak właśnie osiadł, tak, niestety. Tu sobie zrobiłem taki rowek. Zaleję tutaj, robię właśnie teraz zaprawę. I na tym sobie zrobimy... Kurde, co jest? I na tym sobie złapiemy tutaj poziom. Zalejemy go na tej około, tu będzie 5 cm. Nawet nie, kurczę, mniej. Tyle, co średnica pręta i będzie luks. No i tak to wygląda. Zrobiłem sobie tu szolunek. Zalałem to elegancko. Jest teraz poziom. Panie idzie od tego kalibrować waserwagi. Cyk, fuch. Jak na pierwsze ogólnie takie prace murarskie moje w życiu. Jestem zadowolony. Fajnie tu się ściągło kielnią po tych drewienkach. Jest luksus. No więc dobra, słuchajcie, minęło około 6 miesięcy od tych nagrywek, w których robiłem murek i resztę tych pierdół. Po prostu no nie miałem weny w ogóle do nagrywania, tym bardziej, że ja nagrywam po prostu, wiecie, motoryzację, samochody i wszystkie takie rzeczy, którymi się po prostu zajmuję hobbystycznie. Ja nie jestem żadnym budowlańcem, przez co też uznałem, że nie będę prawił żadnych, wiecie, kurde, mądrości budowlanych, no bo się na tym po prostu nie znam, ale dobra, pomyślałem, że może dobra, coś tu zacznę dogrywać, bo może wrzucę to na YouTube'a, o tym jeszcze zdecydujemy, jeżeli się zdecyduje, znaczy, że właśnie teraz to oglądacie. No dobra, krótki kaszel. Słuchajcie, przez pół roku naprawdę pocisnąłem z robotą, oczywiście znajomi pomagają, trochę rodzice pomagają jak najbardziej. Jednakże żadnych firm budowlanych, niczego, sam wszystko robię, zazwyczaj tymi oto dwoma ręcyma, plus oczywiście, tak jak mówię, nie mogę tu pominąć pomocy znajomych, co czasem wpadają po prostu w sobotę coś od rana nam pomóc, ubierają arbajcioki i lecimy z tematem, za to im jestem bardzo wdzięczny. Natomiast dobra, jak widzieliście wcześniej, tu były te kafelki, no posadzka była nieocieplona, wbiłem się 30 cm tym wiertłem w głąb w podłoże do płyty betonowej, bo on stoi na płycie fundamentowej. Tu nie są ławy, tylko fajna, wylana, twarda płyta fundamentowa jest. No i nie było, okazało się, że nie ma ocieplenia. No to pomyśleliśmy, no trzeba zrobić ocieplenie podłogi, no bo będzie zajebiście zimno. No to w związku z tym, że trzeba było zrobić ocieplenie podłogi, tutaj trochę widać, że trzeba było zrobić ocieplenie podłogi, no to przy okazji uznaliśmy, że zrobimy ogrzewanie podłogowe, no bo bez sensu lać wylewkę w momencie, kiedy mogę teraz wrzucić sobie po prostu rurki. No więc powstał mi tu taki próg, 20 cm doszło. Chciałem zrobić takie podejście, ale chłopaki, co wylewali mi wylewkę, to powiedzieli, że trochę nie mam czasu, mówię, dobra, zrobimy schodek. No to oni tu nalali, ja sobie tu dolałem schodeczek, no i mam schodek, troszeczkę wyżej się wchodzi do domu, ale to nie jest żadna tragedia.
Więc tak, dwie firmy póki co, odkąd tu robię, no to mój warsztat samochodowy. Dwie firmy odkąd, oczywiście z tym warsztatem żarcik, no ale gdzieś muszę trzymać swoje póki co graty. A do, obecnie w tym momencie do garażu, tam gdzie mam resztę rzeczy, mam 30 km. Mam dwie firmy, które mi robią rzeczy, które mi robiły rzeczy. Pierwsza, kurde, to firma, która zrobiła mi podłogówkę, ogrzewanie podłogowe, bo uznałem, że jak coś jest w betonie, to wolę tego nie robić, a dostałem taką świetną kwotę, że tak naprawdę 60% tej ceny to jest cena materiałów, reszta to jest robota, to uznałem, że już wolę im zapłacić, zrobić, mieć gwarancję, mieć na papierze próbę szczelności. I druga firma to jest firma, która zrobiła mi wyleweczkę. I też jestem zajebiście zadowolony, bo jest gładka, jest dobrze zrobiona, nigdzie nie pęka, a leży już 2 miesiące. Bo słuchajcie, samemu robiąc wylewkę na powierzchnię ponad 50 m2, to byłaby dla mnie katorga. Betoniarka, kurwa, piasek, worki z cementem. A tak, przyjechała mi firma, pierw przywieźli mi piasek, potem dostawca przywiózł 40 worków zaprawy, czy co to tam się lało. I potem przyjechali chłopaki z miksokretem i zrobili to w 3 godziny i ja za to zapłaciłem 2700 zł. To naprawdę, te kilka dni, co ja bym tu napierdalał z tą betoniarką, ze wszystkim, to nie było tego warte. A tak mam wyleweczkę, mam równo, jest podcinane, wszędzie nic nie pęka. Zobaczymy, czy trzeba będzie dawać wylewkę wyrównowującą pod panele, bo będę chciał tu panele te winylowe kłaść, bo są najlepsze pod podłogówkę, no ale to jeszcze zobaczymy. Słuchajcie, tutaj może jakąś przebitkę wrzucę, tu nie było nic, tu był tylko komin, co nie? No to tą ściankę właśnie wczoraj skończyłem ją robić. Wczoraj to skończyłem robić, całą tą ściankę, to akurat to tam było, bo tu będzie łazienka, tu będzie łazieneczka, prąd już jest, światełko już jest. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu są płyty OSB z tego powodu, że oczywiście na to przyjdzie się karton gips wodoszczelny plus folia wpłynie, ale tu jest OSB, no bo tu będę mieć drzwi przesuwne, żeby sobie nie zabierać miejsca. No inaczej myślę, ten mechanizm musiał wisieć, tak? No to dałem płytę OSB, żeby do tego ładnie było szło przywiercić. Natomiast tu w tym miejscu będą półki po prostu. Zrobiła się fajna przestrzeń, tu jest chyba jakieś 40 cm się zrobiło, będą zajebiste półeczki. Miałem stare schody, myślałem, że to wykorzystam, ale półka ostatecznie wyszła większa niż to. Więc szkoda, będzie przestrzeni, dorobię jakieś... Dorobię jakieś inne deski po prostu i ten. Tutaj co? Tu będzie zlewik. Już rurki są wszystko wyprowadzone, tu dwa gniazdka obok zlewu do suszarki, do włosów czy coś. Tutaj kabina prysznicowa, 90 cm, nie wiem jak na GoPro to będzie widać, ale ona ma 90 cm długości na jakiś taki standard, nie pamiętam co to było. 80? Nie, no nie wiem. No i gebericik. Czy geber? To akurat to jest TC, też bardzo fajna marka. Mam wujka w hurtowni, którym po prostu polecił, że to będzie ok. I co ciekawe, w Leroy Merlin to kosztowało na dzień zakupu chyba 700 zł, a na Allegro od dystrybutora 450. No to słuchajcie, 2,5 paki, to jest kupa kasy. I tu za moment, dzisiaj może zacznę wykuwać okienko. Hops, hops, hops. Tu będzie takie okienko 80 cm, żeby było też jasno w tej łazience, żeby trochę się tu przestrzeń powiększyło. Mam to okno zaakceptowane na projekcie. Tutaj idzie na górze ława, jest wylana, czy jak to się nazywa. I do niej się po prostu będę dokuwać. Muszę sobie tylko ją znaleźć i do niej będę się dokuwać. Dobra, idziemy z tej łazienki. Tu na dniach będę robić sufit podwieszany. Tu robię te beleczki w poprzek drewniane, bo po prostu mam skądś tam zostały. I do nich będą profile karton gips, profile te metalowe, będę do nich puszczał. No i tak to wygląda. Wchodzimy sobie teraz do głównego pomieszczenia, które jak wiecie tu no, po prostu było garażem samochodowym. No ale wiecie no, to że to było pierwotnie garażem nie znaczy, że nie może być mieszkaniem, tak? Bo tak jak mówię, jeżeli to pomieszczenie, jeżeli ten dom byłby zrobiony z pustaka tam dwunastki czy z jakiegoś po prostu chujowego materiału, to bym się za to nigdy nie brał. Ale to jest zrobione normalnie w technologii domu, tak? Ściany są 24 cm zrobione z gazobetonu normalnego. Jest, jak widzicie, wiąźba dachowa. To do góry zaraz przejdziemy. No i są te belki, na które się opiera dach. I tu właśnie chodzi o to, że żeby piętro zostało wykorzystane, muszę usunąć te jętki. Jętki już mam zaakceptowane zgodnie z projektem. Tu tylko zapisuję tabliczkę. Zgodnie z projektem, policzone oczywiście, tam architekta sobie po to wziąłem, żeby tu na pałę nic nie robić. I tu dociągniemy sobie dwie takie belki z jednej, z drugiej strony, dzięki czemu siła dachu się rozciągnie, jeszcze takie metale będę wpuszczał.
I z drugiej strony identycznie dzięki temu tajentki będę mógł bezpiecznie usunąć bez ryzyka, że coś się z tym dachem wydarzy. Tutaj będzie okienko balkonowe, też jakoś za niedługo będę je wycinać. No i co? Salonik powoli się tworzy. Tu będzie rogóweczka w tym miejscu, tu będzie telewizor. Myślę, że to będzie całkiem fajnie. Tak dla pokazania wam jeszcze... wielkości tego, to te okna mają po 1,5 metra. 1,5 metra do góry, 1,5 metra na szerokość. Widzicie, tu jest naprawdę dużo przestrzeni. Tutaj między ścianami jest 7 metrów. Więc to jest naprawdę spora odległość, tak? Więc to naprawdę jest fajne pomieszczenie i było po prostu mi budowanie takiej konstrukcji od zera. No i tu moje niedawne dzieło, to też wykonałem od zera. Oczywiście z pomocą właśnie tam rodziny, z pomocą znajomych, którym wszystkim bardzo dziękuję. Tam robili karton gipsy i wszystko. Sufity podwieszane właśnie rodzinka robiła. Natomiast sama moja konstrukcja jest także zrobiona, szczerze wszystko robię z YouTube'a. Tutaj okno wycinam, bo będzie okno większe wstawione, bo tu będzie mały pokoik w przyszłości po prostu dla dziecka. Ja zrobiłem go na 3 metry wzdłuż na 2,7 na szerokość, no bo tak wyszło idealnie te 2,7 tutaj po prostu do, tu zostawiłem kawałek przestrzeni nad te, jeszcze nie wiem jak to się nazywa. No i tak ten pokoik wygląda. Beleczki są jak widać zrobione, dołożone też przeze mnie i znajomych, to żeśmy razem robili. Ciekawostkę wam powiem, no bo ta belka dolna, ona była tego samego koloru co u góry, ja po prostu drapałem przez 2 tygodnie po całości diaksami, szlifierkami, żeby to wyglądało ładnie, wyglądało zajebiście, bo te belki będą właśnie takiego koloru, wszystko będziemy malowali jak ta na próbę została pomalowana. I ciekawostka, szlifowałem to wszystko i wnosiłem kilka belek na górę z połamanym żebrem, bo tam trenowałem kickboxing, dostałem strzała od kumpla. No pobolewało mnie, ale myślę, że jestem po prostu obtłuczony, no a co się okazało po 3 tygodniach, bo uznałem, że po prostu już trochę za bardzo, za długo mi to boli, się okazało, że mam złamane 7 żebro. No ale co, robota musiała być zrobiona, co nie? Nie ma miękkiej gry. No i co, wejdziemy sobie na górę i wam pokażę teraz pięterko. Tutaj co, tu wejdzie kuchnia, tu będzie kuchenka taka rogowa i zobaczymy jak przestrzenie jeszcze wyjdzie, czy zaciągniemy tu pod taką wysepkę. To ale to zobaczymy. I tu mam kupione schody, ładne drewniane będą szły do góry, fajne z balustradą, drewniane z zabiegiem w lewą stronę. I tu będzie także jeszcze jedno okienko, oczywiście zgodnie z projektem, zgodnie z obliczeniami. Tutaj tak w ogóle właśnie sobie wykułem, żeby sprawdzić. Tu jest wylana ta... Jezu, sorry, ale ja mam totalny brak wiedzy budowlanej. Ja to wszystko sam robię z YouTube'ów. Ja w życiu nie byłem budowlańcem, to jest moje pierwsze w ogóle przedsięwzięcie budowlane w życiu. Ja w życiu ścian nie malowałem, a co dopiero, wiecie, dom budować. Ale zasadniczo rzecz biorąc, mamy takie czasy, mamy taką technologię na YouTube, jest tyle filmów we wszystkich językach, że po prostu idzie wszystko jak się ma trochę i nie ma się dwóch lewych rąk, to idzie wszystko samemu sobie. No i oczywiście ogromna ilość siły i samozaparcia jest tu potrzebna, tak? Tutaj jest, kurwa, jak to się nazywa, ława betonowa wylana, która tam spina całość, nie, konstrukcji. I ja dzięki temu nie będę musiał wstawić nadproża żadnego, po prostu się tu wkuje w dół i... Okno będzie do góry przyczepione, tak samo jak te były zaczepione do właśnie tej ławy betonowej od góry. A okna też z ojcem wstawiałem sam, no nie? No co, dobra, przejdźmy sobie póki co do góry, jak to tam wygląda. Chwila, odsunę se tu bez bemy. Ja hopy tak, co by się nie wydupić. Wejdźmy se. Tu póki co jeszcze jest ciemno, no bo nie ma okien. Dobra, jesteśmy u góry i tu będzie sypialnia. Tu dorobiłem te pięterko. Są płyty 22 mm położone. I tu będę wykuwać okno, jedno. I z drugiej strony też będę wykuwać jedno okno, ale tu będę dawał takie metr na metr, nie za duże, żeby jednak nie rozpinać tego muru, żeby zachować tu ciągłość. No i dobra, dzisiaj bawimy się w obróbki trochę drewniane. No i tak to wygląda. Tak mi to wygląda. No i otwór wycięty, oczywiście nie mogło obejść się bez jakichś tam, powiedzmy, małych komplikacji. No i co? No i dobra, i pierwsze nadproże z 4 wstawione, w sensie z 4, no na jedno okno idą 2 L-ki.
Dobry.